Francji zgrał piłkę na 5-7 metr i tam w drugie tempo zawodnicy wchodzili i starali się wykończyć sytuację. Ale trzeba tutaj zwrócić uwagę na to, że Jagiellonia właśnie będzie grała pod tym kątem. Będzie starała się grać pod fal po to, żeby stwarzać jak najwięcej sytuacji, po których będą mogli stworzyć sobie sytuacje bramkowe. A teraz jest dobra szansa, wyjście sam na sam Balaszyński i gol! Nie było spalonego, 1-0 Zawistowski. Były zawodnik z Lucza Pruszku wpisuje się na listę strzelców i to jest dopiero czwarte trafienie Jagiellonii w tym sezonie. Po części błąd tutaj był Jacka Banaszyńskiego, który za krótko wybił piłkę z piątki. Piłkarze byli źle ustawieni, jeśli chodzi o piłkarzy Śląska. Nie asekurowali tego, że może być ta piłka zbyt krótko wybita. Nastąpiło szybki kontratak. Proszę spojrzeć tutaj. Wybita piłka przez Jacka Banaszyńskiego. Przejęcie piłki, prosta piłka, piłka prostopadła na Zawistowskiego, strzał i bramka. Pewne wykończenie tej akcji, finisz w iście snajperskim stylu. Zawistowski to jest piłkarz, który na pewno ma sporo do udowodnienia. Młody 21-letni zawodnik, który zastępuje w środku pola Evertona. A teraz w odpowiedzi podopieczni Tarasiewicza. Jest tutaj Szewczuk, podwojone krycie, jeszcze nie koniec, szansa, spalony. A na nim Sobociński. No, gorąco zrobiło się na początku tego spotkania, to dopiero 7 minut, mamy już pierwszą bramkę, więc to nam zwiastuje wielkie emocje. Często tak bywa, że piłkarze po strzeleniu bramki gdzieś tak przez moment się rozluźniają i ta sytuacja jakby daje chyba piłkarzom Jagiellonii do myślenia, że muszą w każdym momencie być skoncentrowani. No teraz fatalne zachowanie podopiecznych.